Cześć, ludzie, z tej strony Grywcio, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Niemca. Słuchajcie, spadochroniarz dzisiaj, ze względu na to, że musimy trochę ponabijać. No, ja bym chciał w końcu FG42 mieć, a jesteśmy no bardzo daleko. W sumie chciałbym mieć FG42, a zamiast się rzucić ze spadochronem, to zrespiłem się na Kubelwagenie. Fuck the logic, nie? Ach, szkoda gadać, naprawdę. Natomiast trochę mi gardło siada, gdzieś tam siedzi znowu mi na gardle, ale to tak jest, jak jestem po dwóch czy trzech dniach pracy. No, gadając po 12 godzin, to można gdzieś tam się wykończyć. Natomiast na całe szczęście dzisiaj mam siłę rozmawiać, bo słuchajcie, w sobotę po w zasadzie 4 dniach pracy miałem coś takiego, że już nie miałem jak rozmawiać, nie? Bo już po prostu nie miałem siły, nie? Siedziałem i tyle w sumie, nie? I nie było opcji, żeby pogadać. Stój! Dobra. Jedź. Dawaj na to A3. Czy tam A2 w zasadzie? To chyba A2, czy nie? A wszyscy od nas są tam. A3. A2 jest tam dalej, faktycznie, ma to sens. No i miałem taką, słuchajcie, rozkminę w sobotę, że nie miałem jak gadać. Rozkminę. Opcję taką, że nie miałem jak gadać. Bo no po prostu gardło mi gdzieś tam za bardzo siedziało, za bardzo byłem zmęczony przede wszystkim gadaniem. I no, grając ze znajomymi, bo w sumie grałem z Mają, to wygląda... i z Bartkiem, o, pominąłbym Bartka, z Mają i z Bartkiem, to wychodziło tak, że kurde, więcej graliśmy niż gadaliśmy, nie? A zwykle to wygląda tak, że więcej gadamy niż gramy, więc no słabo, nie? To bardzo słabo, ale to pokazuje gdzieś tam, że no... praca pracą, ale też trzeba kurde odpoczywać, nie? Co to kurde? Jak to ktoś zmodował? Że to ma taką siłę podbicia, nie? Bo to ma szybkostrzelność chyba na 500 pocisków. Co w Garandzie no jest takim kurde średnim pomysłem, nie? Żeby szybkostrzelność tak dorzucać, bo po co? Po kiego grzyba? Dobra, słychać jakiegoś typa, który strzela. Dobra, tu jest jeden. Jeden jest jeszcze tam, za winklem. Albo w zasadzie... kurwa, nie mogę wyskoczyć. Albo w zasadzie tutaj. Dobra, tego zabili. Jeszcze gdzieś jakiś jeden wbiegał. No jedź teraz, no. Dawaj. No zróbmy tą linię na linii, bo będzie dużo łatwiej. Na razie 4 na 0, 3 zdobycia, tak całkiem przyjemnie w sumie wychodzi. A czym wiecie, z drugiej strony nie chcę, żeby ta gra się skończyła kurde w 10 minut. Ale większość gier z spadochroniarzem tak się kończy, więc... więc to też biorę tą poprawkę gdzieś tam mocno. O Jezus, on ma tyle amunicji, 8... kurde, 3 magazynki przy sobie tylko. Ten ziomek, który kurde tego Garanda zmodował. No to nieźle. No to nieźle, stary. No i dobra. I w sumie ogarnęliśmy to. Myślałem, że będzie trochę ciężej, ale... tak patrząc na to, co tutaj się wydarzyło... to w sumie poszło dość sprawnie. O, czekajcie! Dobra. Dobra, to teraz mogę się już na spokojnie wycofywać z rozstawienia. I tak sobie tylko sprawdzę na krzynie, czy jeszcze... czy nic mi się czasami nie wywaliło tym sposobem, bo... no F11 jest jednak takim przyciskiem, którego trochę się boję, nie? Mimo wszystko. No ale dobra, B4 nam zostaje teraz do ogarniania, bo w zasadzie tak, no możemy na A2 siedzieć i czekać, aż oni będą atakować. Ale finalnie po co, skoro możemy kurde się zrzucić na B4 i lecieć z tematem. O kurwa, to żebym się zrzucił na B4. Ale tutaj widzę typów. Patrzcie numer. Kurwa.
kurwa, zabił mnie. Ale jak trochę bot to zrobiłem, nie? Tak, wiesz, statycznie strasznie, to gdzieś takie słabe było. No ale trudno, chciałem coś wykombinować. W ogóle oni nam O2 wzięli teraz, ej. Chłopaki, bez takich. Ja nie po to walczyłem, tyle. Tam na froncie, na linii A, żebyście, kurde, teraz nam tu przejmowali O2. Bez przesady. Oni podejrzewam, że też mają trochę spadochroniarzy, ale... No tak czy siak raczej to przegrają, no siłą rzeczy, kurde, mają dużo mniej resursów teraz, nie? Przez to, że zabraliśmy im tamtą linię. Kurde, chciałbym kogoś zabić z nich, ale... Gadżet, dasz radę? No nie dał rady, jeszcze mnie zabił ten typ. Kurwa, 2 trafienia w głowę, to ziomek ma dobrego cela. Swoją drogą, ale no kurde. Mało HP mu zostawiłem. Dobra, lećmy na to B4. Za wcześnie trochę się zrzuciłem, nie? O, trochę bida, no trudno. Będę musiał to jakoś przemęczyć. Dobra, ziomek padł, bara miał, widzę. Dobra, to fajnie, to mi się przyda na pewno. Dobra, Amerykanie wjechali na punkt. A to mój, ja pierdolę, ale mu się zląkł. Zabiliś tego, czy nie? A tu pod nami czasami nie ma? No właśnie. Chciałem tak tylko dopytać, czy czasami pod nami nie ma, kurde, Amerykanów, bo... No można było się tego w sumie spodziewać, że tam był gość, ale dobra. Tu jakiegoś ziomka przed chwilą widziałem. Oni cholery, nie wiem już gdzie jest. No dobrze by było, żeby nasi, kurde, to O2 tam klepnęli, nie? Ale ja widzę, że to tak... Na równi lecimy z tym. Bo ja też niezbyt się chcę wracać. Oj, kurwa, jeszcze spadłem. No to Franciszek naprawdę teraz spadł. No, ale nie mam wyboru. Trzeba się wrócić, bo widzę, że chłopaki to tam sobie nie dają zbytnio rady, niestety. A mogliby sobie dawać radę. O, świetnie, że dałeś teraz zaatakować O2. Miałem wrażenie, że przeleciał koło mnie. Właśnie. Takie miałem wrażenie. Ktoś chciał strzelić chyba na O2, tak mi się wydaje. To taki był zamysł, ale... No niestety nie wyszło, ziomuś. Mam tylko nadzieję, że oni nam O1 w tym czasie... Nie zabiorą. Bo to by było mega chujowe. Oj. A! Dobre trafienie. No i biorą nam O1, słuchajcie. Biorą nam O1, także ja nawet się nie będę zastanawiał, tylko pobiegnę na O1 po prostu już. Tylko raczej wątpię, że zdążę dobiec, nie? To też jest taka sprawa. No 10 minut mija, słuchajcie. 10 minut zaraz minie. Kurwa, świetnie. I jeszcze w plecy mnie zjebał. No to jest już po grze. Jest już po grze w pizdu. Nie wiem, czy mi się uda. Dwa na jeden. 3 na 2, ja pierdolę, jaki... Co tu się dzieje? Cztery na 3. Nie! No teraz jakbym padł, to byłoby kiepsko. Kurwa, w środku siedział jebaniec! Niedobrze.
No nie spodziewałem się, że ktoś może tam siedzieć, nie? Bo no nie wyglądało na to. Dawaj z tym samolotem, kurwa, zakręcaj. Już nie ma czasu. Bo to, że my tracimy tam A4, to jest akurat małe piwo, nie? To jakby walić to, ale no kurde, no O2 musimy mieć, nie? No i straciliśmy A3, no trudno. Ciekawe, czy ktoś z naszych zabił, czy to naszego tu zabili. Dobra, tam typ zginął. Too many, not a point, too many bush wookies. No trochę poniekąd prawda, no. Jest nas w pizdunie tam, gdzie trzeba, tak bym powiedział. I to rodzi dość duży problem, nie? No ale dobra, jest nas dwóch tutaj. To jest szansa, żebyśmy to chociaż zneutralizowali. Wiecie, my nie musimy tego przejąć teraz, nie? Jako tako, nie musimy, nie mamy takiego, wiecie, że musimy, kurwa, bo przegramy, nie? My wystarczy, że to zneutralizujemy. Bo tak, linia A wraca z powrotem w nasze łaski, więc oni tutaj nie będą mogli się respić zaraz. Znów, niepotrzebnie wyskakiwałem. Nie będą się mogli tutaj zaraz respić. Wypchniemy ich poza linię, kurde, wody. I na tym myślę, że najbardziej powinno nam zależeć. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra. Ja sobie tutaj wezmę to A4, tak żebyśmy mieli tą linię kontrolowaną, nie? Tym bardziej, że no zostało im bardzo mało surowców, no. 49 spadochroniarzy, 49 piechurów, 5 samolotów, więc w sumie tyle co nic, nie? No a u nas trochę więcej, no bo 300 i 100 i 15 samolotów, więc kurde, no jest opcja, nie? Żeby to ogarnąć. To duża, duża opcja. O! A co ty, ziomuś, taki kurde hojny? Dzięki! Widzieliście, jaki hojny? Johnsona mi dał. Nie wiem za bardzo po co, bo Johnsonem to mi się tak średnio gra, ale... zawsze to jakaś opcja, nie? Ale ten Johnson mi się wydaje, że lepiej jest zrobiony niż ten mój. No ale to też pewnie przez... O kurwa, oni nam biorą to O2. Ale to pewnie przez pacze, które były. Bo na tamten moment... na to, co było wtedy, miałem bardzo dobrego Johnsona. Teraz już trochę gorzej to wygląda, tak patrzę. Tu ktoś jest? Nie, tu nikogo nie ma chyba, nie? Jeszcze jeden ziomek gdzieś jest, ale to podejrzewam, że na samej górze. Dobra, no tutaj nasi cały czas wbiegają. Tamtędy będą, kurde, wbiegać. Siema, Master Legion. No jest jakimś mistrzem od Lenovo, czy co? Wiecie, Lenovo Legion. Dobra. Jest gdzieś dwóch. Nie bardzo wiem gdzie, ale gdzieś ich, gdzieś są. Byli przynajmniej. Fuk, jakbym spadł jeszcze niżej, by pozamiatane, nie? A z drugiej strony... no dzięki. Naprawdę ten typ w tym SDKFZ-cie tam sobie tam siadł i kurde strzela do naszych? Co za śmieć. Ale przynajmniej to nie jest 10-minutowa bitwa, więc jakby nie było, jest dość duży plus. Bo naprawdę się bałem tego, że to będzie 10-minutówka. A jak wiecie, te 10-minutówki ostatnio to takie... fajnie, ale kurde, co poza tym?
Bo 10 minutówki mają sens, jak chcecie sobie na szybko zagrać. A dla mnie, jako dla nagrywającego, no tak, mijają się trochę, kurde, z powołaniem niestety. Dobra, B4 chyba stracimy, co? Tak to wygląda. Amerykanie dość mocno dzisiaj przyciskają, co ciekawe. Mimo tego, że zaraz będzie po jabłkach, to oni jeszcze próbują, jeszcze mają, kurde, siłę, jeszcze... Jeszcze chłopaki chcą mieć szansę. Dobra, co miał za broń? Kurwa mać. Dobra. Nie wiem, ilu zdążyłem zabić, ale... Ale na pewno za mało, fuck. I on też ma tego Garanda tak, kurde, a to ten chyba, co tego Garanda miał tak na szybko strzelność. No, powiem tak, na blisko poniekąd ma to sens, na daleko jak strzelasz, to już sensu nie ma. A właśnie, kurde, z Garanda to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko więcej jest na daleko, aniżeli z bliska. Przynajmniej ja, jak grałem Garandem, to tak było, nie? To tak robiłem, o może inaczej, to tak robiłem, żeby większość było, kurde, na daleko, aniżeli z bliska. Tym bardziej z lunetą, nie? Dobra. Nie wiem, ktoś jeszcze? Dobra, kogoś tam zabiliśmy. Chciałem powiedzieć, że jeszcze na pewno będą z góry zjeżdżać, ale... Nie sądziłem, że w ten sposób. A, tu nasz z Johnsonem, dobra. To się zdziwiłem. Tam coś z góry strzela, jakiś ziomek. No ale ja sobie wezmę tą ćwiercę, no bo mi podjadę na B3, nie? No bo oni, kurde, w sumie to co, 19 ich zostało. Jeżeli chodzi o resursy, nie? Jeżeli chodzi o ludność, no to 13 już w sumie. Więc coraz mniej. Zdecydowanie mniej. Więc myślę, że oni tu poniekąd to nie mają nawet co zbierać. Kurde, wszyscy naprawdę mi odjechali. A ja sobie przewróciłem ciężarówkę tym sposobem, świetnie. O, dzięki typie, że mnie zabiłeś w sumie. Przyda się. Bo ja się na B2 wtedy od razu rzucę. No. No i taki dość szybki szturm już z tego teraz wyjdzie. Tym bardziej no bez ich resursów, no kurde, z czym do ludzi. Dobra, spadochron na level 4. Ja chyba potrzebuję 4 srebrne gwiazdy, jeżeli dobrze pamiętam, nie? Więc zobaczymy. Wiem, że polecaliście mi, jeżeli mam czas oczywiście, żeby wbijać AVG-42 na zasadzie, że wyskakuję z samolotu od razu, otwieram spadochron i spadam sobie tak powolutku. Ale nie wiem, czy mi się chce tak, szczerze powiedziawszy, bo ja jednak wolę bardziej dynamiczną grę, a na pewno nie jest to dobre zagranie na odcinek, nie? To jest dobre zagranie na to, żeby sobie po prostu ponabijać baretkę. Być może tak sobie gdzieś tam prywatnie, jak będę miał chwilę czasu, zrobię. Wiecie, tak, chociażby, żeby kurde to wbić. Ale tak czy siak, no, czekam na hajs, nie? Na FG-42, więc uważam, że nie ma potrzeby przyspieszania tego jakby procesu całego, nie? No ale kurde, 1100 punktów paratrooperem. Uważam, że całkiem fajny wynik. Bardziej 9 zdobyć, 28 na 7 KD. Nawet mi się udało jeden samolot zniszczyć? Ale że kurwa, że jak? Co? Samolot zniszczyłem? Serio? Ciekawostka, jak ja to zrobiłem? How I can take it. Swoją drogą, Amerykanie zamiast bronić B1 pojechali na B2. Tak jakbyście pytali, co u Amerykanów jest nie tak, to właśnie to.
że nie myślą, totalnie nie myślą, nie? No bo żeby to bronić tak naprawdę wystarczyło, kurde, stanąć na B1 i teraz przynajmniej stanąć na B1 i bronić. A to już po jabłkach. No właśnie, w takim razie słuchajcie, widzimy się za chwilę w lobby. Witam was, słuchajcie, w lobby. No i tak, no 20-70 PDK, więc całkiem fajny wynik. No z premią weterana oczywiście byłoby trochę lepiej, no ale nie ma premii, nie ma o czym gadać. Jeżeli chodzi o tabelę wyników, no to myślę, że widzieliście to drugie miejsce, 1240 wyniku. Zabrakło mi 28 wyników, żeby przegonić pierwszego, a przynajmniej do niego się zrównać. No szkoda, 10 zdobyć, 28 na 7 KD. I ten jeden zniszczony samolot. Jeżeli chodzi o hajs, to 8,5 tysiąca kredytów. Jeżeli chodzi o ten spadochron, jak to tam wygląda? No jeszcze trochę trzeba będzie przycisnąć, no ale 8,5 tysiąca kredytów to i tak uważam, że jest to całkiem fajna opcja. Kurde, ile tych baretek, tego wszystkiego. Po co mi to? Po co mi to? Dobra, zobaczmy. Nie, ja nie potrzebuję czterech gwiazdek srebrnych, ja potrzebuję pierwszą gwiazdę złotą. Pierwszą złotą gwiazdę, czyli jeszcze kurde trochę do... Jeszcze trochę do ponagrywania i do ogarnięcia tutaj jest, no bo to będzie z jakieś 30 tysięcy expa, tak? Plus minus oczywiście liczę. No i tak mi się wydaje, no bo tu jest 8, tu będzie pewnie koło 10, 10, 12, 12, 15 czy coś takiego. To, no trochę jeszcze zostało, więc myślę, że troszkę będziemy musieli jeszcze pozasuwać. Natomiast słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję za uwagę, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.